Odpowiadając na prośbę widzów z kamerą, udajemy się w miasto, aby sprawdzić, czy rzeczywiście Legnica boryka się z problemem zanieczyszczonych trawników i chodników. I cóż, czasu na poszukiwania dowodów, iż legnickie osiedla to czasami istne pola minowe, nie potrzebowaliśmy dużo. Wystarczyło się rozejrzeć. Pozostałości po pieskach tu, pozostałości po pieskach tam. Większe, mniejsze. Nieraz trzeba naprawdę zwracać uwagę na to, gdzie się chodzi. Czy legniczanie dostrzegają problem? Czego? Poszłam do kościoła, patrzę, a tam kupa na bucie. Owszem, widzę i to jest bardzo nieprzyjemne, bo często dzieci, jak się prowadzi, to dzieci nie zwracają uwagi na to i wchodzą w te nieczystości. No, nieciekawe to jest. Mimo że o sprzątaniu po czworonogach mówi się współcześnie sporo i coraz częściej spotkać można właścicieli, którzy spacerują wraz z woreczkami, to jednak nie wszyscy myślą o tym na poważnie. A jak powinniśmy myśleć? No, jak mówią, jak jest piesek zrobi kupę, to tak jakby była twoja kupa, tak? No niestety, masz pieska, masz obowiązek sprzątania, no to jakby była twoja kupa, tak jak ty byś to zrobił na środku ulicy. Czy na trawniku? Nie pomagają nawet zakazy i mamy na to dowody w postaci okazałej pozostałości po czyimś szczekającym przyjacielu zaledwie metr od tabliczki. Tymczasem okazuje się, że taka psia kupa pozostawiona na chodniku może być nawet niebezpieczna. O swoich doświadczeniach opowiada nam jedna z legniczanek. Mnie się zdarzyło na Engelsa, że ja wieczorem szłam, tam jest małe światło, poślizgnąłem się, trzymałam wózek za kupami, rozjechały mi się nogi i albo paść w tą kupę, albo inaczej wyjścia nie ma, ale znalazł się jeden mężczyzna, który podeszedł do mnie, myślał, że coś mi się stało i mnie podniósł i tak uchroniłam się, żeby pupą nie wpaść w tą kupę. A przecież wystarczyłoby użyć wykształconych w drodze ewolucji dłoni i posprzątać. I nikt się nie przewróci, nikt nie będzie musiał czyścić butów i spacer może być spokojniejszy. Czy legniczanie XXI wieku są gotowi na taką zmianę mentalności? Nie wiemy. W każdym razie sprawa jest śmierdząca.